Witam serdecznie na moim kanale, szczególnie serdecznie witam wszystkie panny, ponieważ właśnie dzisiaj dla was podróżę na lato. Zobaczymy, co ciekawego tutaj przyniesie dla was los. Lato już się zbliża, ciepło, gorąco, myślimy o wakacjach, więc pasujmy dobrze karty i zobaczymy. Drogie panny, myślę, że coś ciekawego tutaj wyjdzie, ale... Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, no karty trzeba dobrze pasować. No może jeszcze lepiej. Czasem już kiedyś wiadomo, kiedy te karty są pasowane. I to jest ten moment właśnie. Więc co, rozkładamy na trzy kubki. I drogie panny, kochane, patrzymy, co tutaj nam los przygotował w ten najbliższy czas. W samym środku jest siła, więc drogie panny, tutaj jest właśnie panna, kobieta, która trzyma lwa, trzyma konia, tu, gdzieś próbuje biec, ale nie. Macie tą siłę, macie tą energię do działania i tutaj jest ten moment, kiedy jesteście w stanie nawet lwy, dzikie bestie zatrzymać, bo przy was, drogie panny, jest właśnie taka siła, moc, energia do działania i jesteście w stanie osiągnąć prawie wszystko. Nawet poradzić sobie z takimi jakimiś malkontentami, bo tutaj jest dziewiątka buław, czyli jakiś facet, który no nie do końca jest szczęśliwy ze swojego losu, ale wy jesteście w stanie go usadzić, nie przejmując się jego marudzeniem, sprawić, żeby wszystko było na swoim miejscu, tak jak wy sobie życzycie, bo macie do tego siłę, energię i moc. Jeśli chodzi o przeszłość, tu jest jakiś rycerz monet, czyli jakiś facet z pieniędzmi, którego kiedyś żeście znały, a on może się teraz objawić w waszym życiu. Być może to jest jakiś taki stary znajomy, który gdzieś tam daleko podróżował po życiu w różnych dziwnych miejscach i teraz ma jakieś pieniądze i tutaj was się objawi w waszym życiu. Być może sprawi też, że jakaś nowe możliwości, jeśli chodzi o pracę, bo piątka monet oznaczałaby zmianę pracy, zmianę działania, więc tu jest taka możliwość wakacyjna, jakby nie było, ale nowe możliwości, jeśli chodzi o pracę, o działanie, o takie rzeczy związane z rzeczami materialnymi, właśnie takimi pracowymi. Rydwan jest dobrą kartą w tym układzie, bo on oznacza takie parcie do przodu. To jest tak, że o ile tutaj siła hamowała te konie, to wy jesteście w stanie te konie też zaprzęć do rydwanu, w sensie takim metaforycznym. Czyli możecie tą własną siłą, działaniem wasze życie popchnąć do przodu, sprawić, by szło jak ten rydwan. Wy stoicie sobie na górze, na rydwanie, a życie sobie jedzie do przodu. Więc możecie przekształcić to, co jest teraz. Jakieś nowe możliwości do działania. Dodatkowo szóstka buław to jest taka karta wygrywająca, bo ona przedstawia ludzi, którzy wracają z boju. Najczęściej to są jakieś krzyżowcy, ale to jest tak, że wracacie z tarczą. Udało wam się czegoś dokonać i w najbliższym czasie możecie, drogie panny, zamknąć jakiś projekt, zamknąć jakieś działanie. Coś wam się uda zrealizować i macie prawo czuć się dumne z tego, że się udało. Jesteście zwycięzcami i bardzo możliwe, że to są jakieś nowe możliwości też finansowe. Tak jak tam był rycerz monet, to tutaj jest giermek monet. To jest prawdopodobnie ta sama osoba. Jakiś facet z pieniędzmi, który w waszym towarzystwie się pojawi i będzie wami zainteresowany. Być może to jest też jakieś możliwości dla waszego aktualnego faceta, że on otrzyma jakiś zastrzyk finansów troszkę dzięki swojemu działaniu, ale to jest właśnie jakiś facet z pieniędzmi, który wam się objawi i coś będzie do was chciał i będzie chciał wam jakoś pomóc. A z kielichów oznacza, że tutaj jest jakiś przypływ uczuć, bo to jest ten aniołek, który wami lata i który daje właśnie takie dobre emocje, dobre uczucia. Tutaj widać, ten aniołek z kielichem stoi, jakby szedł właśnie po pierwszą komunię. I to jest bardzo fajna karta, jak wszystkie asy, ten as właśnie daje takie dobre rokowanie, jeśli chodzi o uczucia. Przypływ miłości, przypływ namiętności, przypływ uczuć, takiej sympatii do innych. To jest bardzo fajna karta. O kurde, ostatnia karta to jest kolejny as. Czyli jakby macie dwa asy, dwa aniołki, które koło siebie latają. Drogie panny, dwa asy pod rząd to jest rzadka
kombinacja. Ten ostatni as oznacza finanse, to jest as monet. Czyli w te lato czeka was jakiś przypływ gotówki, jakieś nowe możliwości finansowe. To jest ten aniołek, który z tego nieba sypnie właśnie tych dukatów. Aż wam zazdroszczę, sam bym chciał mieć taki układ, bo ta ostatnia karta daje właśnie takie nowe możliwości. Te pieniądze sprawią, że coś się otworzy, jakieś nowe plany będzie można realizować, pewnie jakieś nowe wyjazdy, pewnie jakieś nowe możliwości. Świetnie, naprawdę nie mam czego wam życzyć. Dwa asy, dwa aniołki, które są koło siebie. To jest piękna wróżba, drogie panny. I niech te wakacje wam upłyną właśnie pod znakiem uczuć, pod znakiem finansów. I niech wszystko wam się darzy jak najlepiej. I do zobaczenia jesienią.